Już za kilka dni reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się z Czechami. O nastroje przed piątkowym meczem zapytaliśmy stałych bywalców UG. Nastroje są takie wahające się, zobaczymy jak to wyjdzie, ale mamy szansę, więc bądźmy dobrej myśli. Powiem szczerze, że od dłuższego czasu mecze polskiej reprezentacji dostarczają mi raczej skrajnie negatywnych emocji, więc myślę, że tym razem nie będzie inaczej, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie miłe zaskoczenie. Nastrój jest dobry, myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Drużyna dobrze się czuje. No za dużo to już chyba nie zmieni w tabeli, bezpośredniego awansu pewnie nie będzie, no ale przydałoby się wygrać ten ostatni mecz. Z natury jestem optymistą, ale kiedy patrzę na polską kadrę, to czasami aż krew mi uderza do głowy. Ciężko o optymizm w narodzie, w drużynie, kiedy przegrywasz mecz z Mołdawią, który wygrywasz 2-0, a potem nie potrafisz pokonać Mołdawii na własnym stadionie. W barażach i tak chyba trzeba będzie Włochów ograć, z tego co widziałem. I kiedy jedyną drużyną tak naprawdę, z którą wygrałeś, są Wyspy Owcze. Jest ciężko, no bo przyznam się szczerze, że śledzę kadrę już z 15 lat i w sumie wróciliśmy do momentu Waldemara Fornalika. Szczerze mówiąc, czuję się nieco rozdarta, bo część mojej rodziny jest z Czech i czuję w sobie po prostu narastający konflikt. Ciężko jest myśleć o przerwie reprezentacyjnej, ale z drugiej strony jestem kibicem Manchesteru United i wydaje mi się, że jednak reprezentacja Polski to jednak poziom niżej. Jednak. No ale jak to dusza polskiego kibica, zawsze wierzę w kadrę, że może akurat ten jeden mecz będzie tym szczególnym. Jaki wynik typujesz? Typuję 1-1. Chciałbym, żeby Polacy wygrali, natomiast myślę, że najbardziej prawdopodobnym wynikiem byłby remis. Optymistycznie, wygramy 2-1. Załatwimy ich 0-0. Więc najlepszą opcją by było, jakby było 0-0 bądź jakiś remis. Myślę, że to będzie mocne 1-1. Jeżeli remis, to będzie 1-1. Jeżeli będzie któraś z drużyn wygra, to wygra przewagą jednego gola 2-1. Będę jednak trzymał kciuki za naszych, liczę na to, że będzie 2-0. I kto strzeli pierwszą bramkę? Świderski. Pierwszą bramkę Zieliński. Karol Świderski, nasz niezastąpiony napastnik. Szczerze mówiąc, marzy mi się, żeby tego gola strzelił Oliza DB, chociaż wiem, że to już jest niemożliwe. Dlatego liczę też na transfer Chimezego Hagi z Unii Wąbrzeźno do polskiej kadry. A, Polska Czechy. Nie wiem, czy prawdopodobnie będę go oglądał. Myślę, że dostaniemy. Tak, mam obstawiać wynik 2-0, ale mogę powiedzieć, czemu nie będę oglądał. Bo najciekawszy mecz chyba w tych eliminacjach oglądałem. Drugą połowę, pierwszej połowy nie oglądałem, a oglądałem drugą połowę meczu Mołdawia-Polska. Takiej remontady nie widziałem dawno, naprawdę. Mam nadzieję, że nie dostaną się do mistrzostw i będę mógł spokojnie sobie oglądać mecze na wysokim poziomie.